ser dzieciaków. Bezinteresowna pomoc, ty pomożesz brachu? Pomogę jak mogę i dam zapomogę, choć niewielką. Resztki hajców skiermane oddane na niewinne dzieci, przez los napiętnowane. Sytuacje, które nie pozwalają spać spokojnie, cały czas z myślą otoczonej życia przeciwnościami. Wojnie, wojnie, wojnie. Bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Upojnie przejść przez życie ja, ty, ale nie wszyscy spokojnie mogą kroczyć. Schorowane dziecko może powiedzieć ci dosyć, serce nie wytrzyma. Dobrze jednak, że gra orkiestry, już 10. finał. Dzięki takim akcjom niejedna rodzina widzi dalej swą pociechę. Ludzka solidarność dzieląca się oddechem. Z wiekiem sielanki przy dziecku choroba nawala serce lub nie działa mu wątroba. Kula u nogi zamiast placu zabaw, wyboiste drogi. Bogaty czy ubogi, ale przecież pomóc możesz. Ja tworzę to co tworzę, dzięki ci za zdrowie wszechmogący Boże. Tworzę się jednak, gdy widzę obojętność dla chorych dzieciaków, na szczęście suwerenność. Oby także zdrowe były, oby mogły cieszyć się z każdej przeżytej chwili. Bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. I bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Właśnie tak, niech zdrowie się rozwija. I to są obrazy wprost z życia wzięte. Nie z serialu niedzielnego wycięte, lecz prawdziwe. Dlaczego właśnie im przydzielono takie życie niegodziwe? Zaraźliwe czy w genach zapisane? A grube pieniądze na leczenie wydawane. I nieważne czy zarobione, czy uzbierane, bo w tej kwestii trzeba liczyć się z celem. Dzięki ci Boże za zdrowy rozsądek i możliwości. Swoim przekazem z nimi się dzielę. To jedyna z naszej strony zapomoga. A ta droga daje mi możliwość uświadomienia. Dzieciaki już za młodu, że są szczęśliwymi. Inni nie mieli tyle wartu co wy. Dla skazanych od najmłodszych lat wzrosną to sny. Aby żyć normalnym życiem i zdrowego serca biciem się rozkoszować, każdą chwilę swego życia w głowie zachować. Bo przecież żyje się chwilami i uczuciami, które są bezcenne. Poskramiane na widok zamykanych oczu, które wydają się być cenne. Widząc kilkulatka nie mogącego o własnych siłach złoża wstać. Żeby zrozumieć to dogłębnie, trzeba to poznać, zobaczyć, współczuć i pomóc się starać. Dlaczego los chciał tak bardzo je ukarać? Nad tym często się zastanawiam. Współczując, ten hymn ponawiam. Ten hymn ponawiam. Współczując, ten hymn ponawiam. Właśnie tak, ten hymn, Bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. I bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech w zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Wiara, miłość i nadzieja, a obok chroniczny krzyż za ciężki, by z nim iść w stronę przeznaczenia. Bicie serc i bitu uderzenia, niech uświadomią wszystkie pokolenia, że sensem istnienia jest sens rozumienia. Zrozummy sami siebie, dziś czyjeś dziecko, jutro twoje w potrzebie. Oby za późno nie było, świat zmienia się chwilą, powodów będzie milion, by tą pomoc okazać. Altruizm to miłość, obojętność to skaza. Bóg nam nakazał, byśmy się miłowali. Nawet gdy ktoś nie wierzy w Boga na tej sali, to w ludzi musi wierzyć i w ludzką solidarność. A będąc egoistą, to przyniesie ci radość. Życie to często gra zespołowa, despotyzm, ignoracja, ławka rezerwowa. Grajmy pierwszym składem, rezerwowy na boisko, niech nie wchodzi żaden. Musisz nauczyć się dawać, a nie tylko brać. Musisz działać, a nie całe życie spać. Nie możesz się śmiać, dzieciak musi płakać. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pomoc na dłoń, cóż dziś prawdziwszego? Czy ten przekaz rozumiesz? Czy w cenach szczerości wsłuchać się umiesz? Czy nie jesteś w stanie? Człowieku, nie patrzy na mnie, patrzy na te dzieciaki. To nie są społeczności braki, to są znaki. Czy potrafisz odpowiednio je odczytać i wnioskować? Łatwo jest umywać ręce i przed światem się chować. Bo po co się dołować? Nie trzeba tu kitować. Bytować na tym świecie łatwo nie jest. To jest życie rejestr, ktoś się sprawdził, jak to pokazał plecy. Czasem nawet trudno schować twarz w dłonie. Ukryte łzy, w których umysł stonie. Pod presją i naporem faktów, słuchaj.
wsłuchując się w kolejnych symfonii taktów granych niewinnym jak wskazanych na cierpienie imieniu. Ty mnie widzisz, a oni nie. Słyszysz mnie, oni tak, żeby chcieli. Wiedzieliby wtedy, jakie życie ma sens. Kolejny motywacji gęst, jak dobre słowo czy komplement. I to się liczy, nie pieniądze, których i takich nie zliczy. Kto ile zyskał, a ile stracił? Czy się wzbogacił kosztem innego? Pytam się dlaczego, dlaczego? Dlaczego? Właśnie tak. Bicie serca. Bicie serca, jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. I bicie serca, jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Bicie serca jak bitu uderzenie. Pomóżmy dzieciakom zwalczyć utrapienie. Niech zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie. Niech zdrowiu się rozwija najmłodsze pokolenie.